Hej kochani, tu hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast serii Niewłaściwa Miłość. Ostatnio miałam okazję przeczytać komentarz, że sprawy, które wybieram właśnie do tej serii są bardzo do siebie podobne, czyli jakaś tam polisa w tle, mąż lub żona, który próbuje no, wyjść, wyjść ze swojego małżeństwa, ale robi to w niekonwencjonalny sposób. Ja oczywiście rozumiem, że te sprawy mogą być do siebie podobne, natomiast za każdym razem jest to prawdziwa historia, są to prawdziwe szczegóły, są to prawdziwi ludzie, którzy przez to przechodzili. Myślę, że każda z tych spraw zasługuje na pamięć, no ale rozumiem oczywiście też tego typu komentarze, dlatego znów podpinam u siebie tutaj w komentarzu dokument, który można edytować, w którym możecie pisać swoje propozycje spraw, tematy, które chcielibyście, abym ja opracowała. Zauważyłam, że najwięcej głosów ma tam sprawa z Kurim i oczywiście mam świadomość tego, że ta sprawa została już opracowana i została opracowana przez wiele kanałów. Wiem, że Jaśmin zrobiła prawie dwugodzinny podcast, bardzo zresztą interesujący, miałam okazję go wysłuchać. Później, oczywiście, robiłam notatki i modulacje swojego głosu, żeby brzmiało tak samo, no ale to już wiecie, to już jest mały tam szczegół. Żartuję, oczywiście, to jest akurat taki, takie nawiązanie do tego, że wciąż wiele osób gdzieś tam nie porównuje. Ale oczywiście dążę do tego, że sprawa dzieci z Kurim została. Już nagrana, została bardzo dobrze opracowana. Natomiast e, pytanie tutaj do Was: czy i tak chcecie, abym ja opracowała tę historię, abym nagrała na tym kanale, czy może jednak e, wolicie jakąś inną sprawę? Czekam na, na Waszą odpowiedź, na Wasze komentarze. Tak jak mówię, przypięty jest dokument, w którym możecie śmiało dodawać swoje propozycje. Ja wszelkie sprawy czytam, sprawdzam, biorę je pod uwagę. Jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, to wybrałam coś bardzo, to bardzo interesującego. E, nie będzie to taka standardowa jak to niektórzy twierdzą opowieść o polisie w tle poza bliższym przyjrzeniu się relacjom naszych bohaterów zagłębimy się również w kulisy śledztwa, jakoś tak ostatnio polubiłam sprawdzanie i opowiadanie sprawy z innego punktu widzenia i ciekawe jest to, że taktyki jakie zastosowane aby rozwiązać tę sprawę są niezwykle interesujące i jak najbardziej warte uwagi gdyby nie to, gdyby nie te taktyki, gdyby nie specjalne podejście funkcjonariuszy do tej historii, to być może to spraw wciąż widniała jako nierozwiązana. Więc e, oczywiście nie uprzedzajmy faktów. Przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do 50 tysięcy subskrypcji. Na tę okazję szukuję dla Was niespodziankę, więc serdecznie zachęcam Was do tego, abyście dołączyli do grona subskrybentów. A teraz już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Z racji, że mamy dzisiaj okazję przeanalizować całe życie pewnego człowieka od początku do końca, to tym samym będziemy gościć w różnych miejscach, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Życzę no witam Was w Stanach Zjednoczonych. Odpuszczę sobie jednak i Wam dokładne opisy tych miejsc, tych miast, bo tak jak już mówiłam, będziemy tutaj podróżować, będę Was na bieżąco informować o tym, gdzie jesteśmy. A historię zaczniemy od stanu Iowa, w którym zatrzymamy się na dłuższą chwilę. Witam Was, moi drodzy, z miasta Des Moines, stolicy stanu Iowa i największego miasta w tym rejonie, które liczy ponad 200 tysięcy mieszkańców. Jak przystało na stolicę jest to obszar zmodernizowany, pełen wielu atrakcji, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Fajne, polecam, daję okejkę. To właśnie tam, z początkiem XX wieku, poznajemy Państwo Spangler. Merlina i Ion, zarówno pan, jak i pani Spangler, mieszkali w staje Iowa od pokoleń, tam wiecie, z dziada pradziada. Obydwoje przyszli na świat w tym samym roku i to bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ w roku 1894, oczywiście dawno temu, gdzie życie w Stanach i poza nimi wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Były to czasy wielu przemian politycznych, wielu przemian geograficznych. Pod względem życia można powiedzieć, że no, dla większości ludzi to był przykry czas. Natomiast Merlin, Spangler miał to szczęście, że jego rodziców było stać na jego edukację. Oni również byli ludźmi wykształconymi, byli ludźmi, którzy na brak pieniędzy nie narzekali, a sam Merlin wykazywał się ogromną, ale to naprawdę ogromną inteligencją, ogromną pracowitością, miał umysł typowo ścisły, dobrze się uczył, no i bez problemu z pomocą oczywiście finansową od rodziców, bo studia w Stanach nie są bezpłatne. Merlin dostał się na Uniwersytet Stanowy Iowa, gdzie skończył inżynierię lądową. Następnie, jak historia nas zweryfikowała, nadszedł czas wojny. Jak wielu innych młodych mężczyzn, również i Merlin wstąpił do wojny, gdzie zdobył tytuł porucznika. Znaczy, nie wszyscy chyba zdobyli taki tytuł, natomiast Merlin miał również taką okazję, również tam miał możliwość się wykazania. Po kilku latach ciężkiej, naprawdę ciężkiej służby, mężczyzna wrócił do rodzinnego miasta, w rodzinne strony, a następnie wziął ślub z, jak twierdził, miłością swojego życia i on. Kobieta najwyraźniej również podzielała jego entuzjazm. No bo wśród bliskich uchodzili za zgrane i udane małżeństwo, przez całe życie sobie głęboko w oczy patrzyli, widać było między nimi szacunek, lojalność, no i przede wszystkim miłość. Jak w wielu innych podobnych związkach, Merlin pracował. On był taką głową, ręką, nogą rodziny. Natomiast jego żona zajmowała się domem i w przyszłości również dziećmi, które miały się pojawić w jej życiu. Jeżeli chodzi o pracę Merlina, to przez kilka lat mężczyzna projektował mosty, więc była to wymagająca praca, zgodna zresztą z jego wykształceniem. To było coś, co lubił, coś, na czym się znał. Natomiast nie da się ukryć, że takim w głębi serduszka największym możliwym marzeniem Merlina była praca w edukacji. To był człowiek, który. Uwielbiał naukę. To był człowiek, który chciał się kształcić dla samej nauki, dla samego doskonalenia się, ale również marzył o tym, by w przyszłości móc dzielić się swoją wiedzą. Więc, mimo tego, że Merlin już tam dobiegał trzydziestki, miał stałą, dobrą pracę, to postanowił zmienić swoje życie. Uzyskał tytuł magistra i wkrótce otrzymał posadę profesora na jednej z lepszych uczelni w mieście. Poza tym, no z pewnością można go nazwać człowiekiem nauki. On uwielbiał uczyć innych, sam również uwielbiał się uczyć. W wolnych chwilach prowadził różne badania, więc no, z pewnością nauka była jego pasją. Zresztą też wśród studentów, wśród znajomych uchodził z takiego charyzmatycznego, czarującego, miłego i zawsze towarzyskiego mężczyznę. Nikt chyba złego słowa na niego nie mógł powiedzieć i to z tego względu, że rzeczywiście Merlin wykazywał się dobrocią wobec innych. Więc tak jak mówię, prywatnie był to mężczyzna szanowany, lubiany. W latach czterdziestych w trakcie zbrojeń militarnych Merlin porzucił pracę, chcąc jak twierdzić, wykonać swój obowiązek dla ojczyzny. No i tam w tym momencie wstąpił do marynarki, gdzie pracował jako inżynier. Po kilku latach znowu wrócił do stanu Iowa, gdzie czekała na niego utęskniona żona i tam też Merlin kontynuował karierę naukową i wymyślił nawet własne twierdzenie. To było twierdzenie z Panglera. Ono obejmowało jakieś tam matematyczne naciski na glebę. Czarna maga jak dla mnie, ale mówię o tym z tego powodu, że dla nauki Merlin z pewnością był człowiekiem zasłużonym, a jego kariera zdążyła się mocno rozwinąć na przestrzeni lat. Mimo tego, że był tam w marynarce, był tam w woju, był tutaj magistrem, tutaj bosty budował, tutaj gdzieś tam tam na Mount Everest y, wszedł, kręcąc śmigłem, y, no był to człowiek orkiestra. Niestety równie wesoło nie było w jego życiu prywatnym. Znaczy, żeby było jasne: on miał kochającą żonę, na przestrzeni lat nic w tej relacji z nim i z jego żoną się nie zmieniło. Oni sobie tak szczęśliwie i wesoło szli przez życie, natomiast mimo wielu lat starań, para nie doczekała się upragnionego dziecka. Co za tym idzie? No był duży stres, byli ludzie wyskakujący z lodówki, którzy tam ze swoimi ślipskimi pytaniami zastanawiali się, kiedy przyjdzie na świat ich potomek. No to wszystko potęgowało jedynie niezadowolenie, sprawiało, że małżonkowie się od siebie oddalali, a że były to mniej więcej lata 30-40, lata medycyna nie była tak rozwinięta jak teraz. Nie było żadnych specjalistycznych badań, które można byłoby wykonać, nie było też żadnych e, takich e, no, no dobrych metod le leczenia. Więc nawet było ciężko ustalić, gdzie leżał problem i ostatecznie po wielu rozmowach Merlin i jego żona Ayona zdecydowali się na adopcję i właśnie tym sposobem w 1933 roku od razu po urodzeniu do ich rodziny dołączył uroczy chłopiec, ich wymarzony syn, który otrzymał imię Robert. I jak się może domyślacie lub nie, to właśnie Robert jest bohaterem dzisiejszej historii. Robert urodził się 10 stycznia 1933 roku w bliżej czy tam dalej nieokreślonej rodzinie. No nie wiadomo, kim była jego matka biologiczna, kim był jego ojciec biologiczny. Matka od razu oddała go do adopcji, i nigdy więcej nikt z tej biologicznej rodziny się z nim nie kontaktował. Więc fakty są takie, że nasz bohater praktycznie od razu po urodzeniu trafił do rodziny Spanglerów, która przyjęła go z otwartymi ramionami, która wręcz sprawiała wrażenie, jakby całe życie na niego czekała no bo w końcu był on dla nich takim wymarzonym i wyczekiwanym dzieckiem, do tego początkowo jedynym, więc można się domyślać, że było tam dużo ojojojania i tak naprawdę wszystko kręciło się wokół Roberta. Spanglerowie cały swój czas i uwagę poświęcili nowemu członkowi rodziny, a on była opiekuńczą i dobrą matką, natomiast Merlin od najmłodszych lat starał się nawiązywać więź z synem. Mimo tego, że miał dużo pracy na głowę, to zawsze wydzielał sobie ten czas dla rodziny. Państwo Spangler czuli się tak dobrze w roli rodziców, że po kilku latach adoptowali kolejnego chłopca, dali mu na imię Wayne. Między nim a Robertem była niewielka różnica wieku, to była kwestia kilku lat, natomiast nasz bohater nie był nigdy skory do nawiązywania więzi z bratem. To nie był taki brat, z którym wiecie, można sobie chodzić po drzewach i w ogóle my kontra reszta świata. Młodszy brat Roberta nie sprawiał nigdy problemów, był takim złotym, idealnym i ułożonym dzieckiem, a tego samego nie można powiedzieć jednak o Robercie. On z kolei od Zawsze był taki zaczepny, zadziorny, w szkole wdawał się w bójki, nie przestrzegał zasad. Czasami mówił nieprawdę i wyglądało to tak, jakby kłamstwa sprawiały mu radość. Więc już od najmłodszych lat no, określany był jako niesforny, natomiast takich niesfornych chłopców w podobnym wieku było mnóstwo, była masa, nikt specjalnie nie zwracał na to uwagi i wszyscy liczyli na to, że z biegiem lat mu to przejdzie. Rodzice też za każdym razem trzymali jego stronę, mimo tego, że wielokrotnie Robert miał coś za uszami, wielokrotnie to on zaczął jakąś tam szarpaninę, jakąś awanturę. No to zawsze rodzice tam stawali po jego stronie, mówili, że ich syn jest najlepszy, a cała reszta, e, cała reszta no, tam może się bujać. E, natomiast no, prawda jest taka, że państwo Spangler bardzo często gościli w tak zwanym dworniku dyrektora. Z drugiej strony Robertowi też wiele wybaczano, i nie chodzi tutaj o to, że rodzice mu wybaczali, ale też nauczyć się.

Postronne osoby, które miały z nim estyczność. Bardzo często przymykano na niego oko, wybaczano mu, traktowano go pobłażliwie, no bo w końcu był synem cenionego profesora, pochodził z dobrej rodziny i z tego też względu wszyscy patrzyli na niego inaczej. A z biegiem lat, to głównie w szkole średniej, Robert swoje pokłady energii postanowił przełożyć na sport, a jak wiemy, sport w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle ważny, jest niezwykle ceniony. Robert, będąc w szkole średniej, w tzw. Tak high school, Gólu, no to stał się szkolną gwiazdą sportu, szkolną gwiazdą piłki nożnej dokładnie. To dzięki niemu drużyna zdobywała więcej punktów, był nawet kapitanem, więc rola tak zwanego nosi wody była mu obca. Pewne jest to, że Robert czuł się świetnie w blasku sławy, będąc w centrum uwagi, będąc chwalony, będąc doceniany. Miał powodzenie u dziewczyn, natomiast jego największą fanką chcącą pobyć chociaż chwilę w blasku jego sławy była Nancy Stelman. Uczennica tej samej szkoły, będąca zresztą w tym samym wieku co Robert. I Nancy wcale nie była jakimś tam natrętem spoglądającym za winkla, który tam był zakochany w Robercie. W żadnym razie oni spotykali się tak naprawdę od, od gimnazjum naszego tak zwanego już archiwalnego gimbazium. Chociaż można odnieść wrażenie, że największym punktem wspólnym tej pary było to, że byli zakochani w Robercie, czyli no, mam na myśli fakt, że Nancy była wpatrzona i zakochana w Roberta i Robert sam w sobie również. Nie zmienia to faktu, że od kilku lat mimo młodego wieku wciąż byli razem, chodzili ze sobą, byli w związku, każdy o tym wiedział, zawsze można było ich spotkać w tym samym miejscu. Ewidentnie Robert potrzebował u swego boku osoby, która postawi go na piedestale. A jeżeli chodzi o Nancy, Nancy również potrzebowała gdzieś tam w swoim otoczeniu osoby, która ją pokieruje. Dziewczyna pochodziła ze skromnego domu. Bywało czasami tak, że ich finanse były dość kruche, co w domu z nigdy nie miało miejsca, no bo jak wiemy, ojciec Roberta był znanym i cenionym profesorem. Robił wszystko, aby jego synowie zawsze mieli pod ręką wszelkie możliwości do tego, aby móc się edukować, aby móc się rozwijać, więc oczywiście na brak pieniędzy nigdy nie narzekali. Nancy opisywana była jako niezwykle miła, otwarta i inteligentna, dobrze się uczyła, chodziła na liczne zajęcia dodatkowe i była jedną ogólnie z lepszych uczennic. Taka dziewczyna motywowała również Roberta do nauki. I zdaniem wielu osób, które miały okazję chodzić z nimi do liceum, no to była to taka idealna, szkolna para, on był gwiazdą sportu, ona realizowała się w nauce, była tam przewodniczącą w różnych kółkach pozalekcyjnych. No, taka para, która z pewnością w przyszłości odniesie sukces wspólnie na siebie ewidentnie dobrze oddziaływali, ona go wspierała, on wspierał ją. To jest taki rodzaj związku, który jest już ze sobą odkąd wyginęły dinozaury i właściwie to już chyba na zawsze będą razem. Wielokrotnie opisywani jako para idealna, chociaż tak jak mówiłam, to zawsze Nancy bardziej angażowała się w ten związek, to ona wspierała Roberta. Problemy Roberta były jej problemami, natomiast chyba w drugą stronę to już tak chętnie to nie działało. Tak czy inaczej w 1951 roku zarówno nasz bohater, jak i jego dziewczyna Nancy skończyli szkołę i poszli na ten sam uniwersytet stanowy, na którym zresztą uczył Merlin, ojciec Roberta. On tam był profesorem, on tam był no, szychą wśród tych uczelnianych kręgów. I właściwie no to nic nadzwyczajnego, że chciał mieć swoich synów pod swoją opieką. Chyba młodszy Wayne również później studiował na tym samym uniwerku. Natomiast od tego momentu, od momentu pójścia do nowej szkoły, do nowego kolegium, później na studia, no to nasz bohater był znany jedynie z tego, że jest synem profesora. I żeby było jasne, on wcześniej będąc w szkole średniej, to był taki doceniany, chwalony, w, łasku, w blasku sławy, w świetle reflektorów. On czuł się tam jak jak gwiazda, jak, jak w tych wszystkich filmach amerykańskich o nastolatkach. Natomiast, idąc do kolegów, idąc na studia, gdzieś tam, widząc oko swojego ojca, wiedząc też, że właściwie to jest znany z tego, że, że jest synem profesora, a nie z tego, że jest tam świetnym piłkarzem czy świetnym sportowcem, no to Robert troszeczkę osunął się w cień. On nawet próbował się dostać do jakiejś drużyny sportowej i chyba się tam nawet dostał, natomiast to już, to już nie było to samo. On już nie był taki świetny, wspaniały i chwalony ze wszystkich stron. Nikt tam nie docenił, jego osiągnięć sportowych i w ogóle niewiele osób pamiętało, że ktoś taki z nimi studiował. No ewidentnie był to moment, gdzie Robert osunął się gdzieś tam w dal, w cień swojego ojca. Jednak niezmiennym punktem w jego życiu był związek z Nancy, bo oni wciąż byli razem. Gdy w 1955 roku nasz bohater ukończył studia wyższe, uzyskując dyplom z dziennikarstwa technicznego, cokolwiek to znaczy, no to tak naprawdę kolejnym etapem w jego życiu byłby ślub z jego wybranką, i tak to zresztą się stało. Rok 1955 był czasem ogromnych zmian. Przede wszystkim po wielu latach tak zwanego bujania się razem Robert i Nancy wzięli ślub. Była taka miła i skromna ceremonia bez większych romantyzmów. To też nie dlatego, że, że nie było ich stać, albo że nie było ich w ogóle stać na jakieś tam romantyczne gesty, ale fakty były takie, że wkrótce po tym ślubie Robert dostał wezwanie do woja, tak jak wielu innych młodych mężczyzn w jego wieku. Na tym samym miesiącu my też nie było, za to praktycznie od razu małżonkowie musieli pożegnać się ze swoim domem w Illinois i to na dłuższy czas, ponieważ młodego mężczyznę i jego żonę przydzielono do bazy niedaleko Nowego Jorku. No, ta, ta baza wyglądała w ten sposób, że oni dostali sobie dom, tam Nancy sobie mieszkała, Robert uczył się, doskonalił się, gdzieś tam pracował. Byli daleko od domu, w nowym otoczeniu, z nowymi ludźmi. Jednak był to moment, w którym Robert znów zaczął kwitnąć. Miał wyksz wykształcenie, więc przydzielono go do pracy biurowej, ale nie tylko, bo szybko mężczyzna zdobył tytuł porucznika i był niezwykle cenionym pracownikiem. Nawet go wysłano na, na jakieś tam szkolenie z łączności telewizyjnej. E, polegało to na tym, że miał zbierać jakieś informacje dla wojska, chociaż w rzeczywistości pracował jako redaktor w gazecie, zdobył nowe znajomości i czuł, że wszystko idzie idealnie w jego życiu, w jego karierze, że wszystko jest na swoim miejscu. Gdy po dwóch latach, czyli w 1957 roku Robert został zwolniony z służby, ze służby, ponieważ przyszedł całe szkolenie, Szkolenie, no to wcale nie było mu przykro z tego powodu, to też nie wiązało się z powrotem do Illinois. Z tego względu, że przez te dwa lata mężczyzna zdobył znajomości, zdobył różne wtyki w różne miejsca i bardzo szybko udało mu się dostać pracę. Zresztą to była praca w telewizji. No nie tam jako gwiazda telewizyjna, ale gdzieś tam pisał te programy, zajmował się bardziej kulisami. Była to praca dobrze płatna, praca, w której Robert mógł się realizować. Natomiast dla naszego bohatera nigdy nie było wystarczająco dobrze. On nigdy nie miał takiego momentu, że był zadowolony ze swojej pracy, ze swojego życia. Zawsze w poszukiwaniu zielańszej trawy, gdzieś oglądał się za innymi. To był człowiek, no, który całe życie próbował coś zmienić, całe życie miał z tyłu głowy myśl, że może być z tyłu Głowy myśl, że może być lepiej. Dlatego też często zmieniał pracę. Raz był w Nowym Jorku, innym razem w Minnesocie, on tam sobie po całej okolicy jeździł jakieś nowe propozycje pracy dostawał. Raz były to profesje lepiej płatne, innym razem trochę gorzej. Natomiast za każdym razem, kiedy Robert podejmował decyzję, że pora się przeprowadzić, to jego żona Nancy potakiwała mu, w tym zawsze go wspierała, i też nigdy nie narzekała na to, że raz są w jednym miejscu, innym razem w drugim. Kobieta wciąż była wpatrzona w swojego męża zresztą jak ciele malowane wrota i sądziła, że Robert zawsze robi coś niezwykłego, zawsze robi coś ambitnego, zawsze on jest taki wspaniały, wielkoduszny, ambitny, pracowity i w ogóle naj. W 1961 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary, był to syn, któremu dali imię David. Dwa lata później do rodziny dołączyła córka Susan, więc tak Spanglerowie byli zwyczajną czteroosobową rodziną. Robert pracował, zarabiał dobre pieniądze, zazwyczaj zarabiał dobre pieniądze, bo to tam różnie bywało. Z pracą, ale zazwyczaj były to podobne zarobki, a Nancy zajmowała się domem i dziećmi. Wkrótce po powiększeniu rodziny spanglerowie przynieśli się do Littleton w Kolorado, no bo właśnie tam Robert otrzymał pracę i to właśnie jego kariera decydowała o tym, gdzie mieszka cała rodzina. Można w sumie odnieść wrażenie, że, że Robert był takim centrum świata swojej żony, centrum świata dzieci. On o wszystkim decydował, kontrolował to, co dzieje się w domu i nie odpowiadał nigdy przed niczym, no bo to zawsze on miał rację. Nie wiem czy macie podobne wrażenie, ale troszeczkę jego postać przypomina mi Jose Menendesa, tak samo jak Nancy Spangler jest w pewien sposób podobna do Kitty Menendez. Podobna dynamika rodziny, chociaż może w tamtych czasach tak wyglądała większość rodzin, nie wiem, ciężko mi powiedzieć jak to było w Stanach Zjednoczonych w latach 60 w każdym razie podczas dynastii odłożyła na bok swoje marzenia o karierze i zajmowała się domem, co zresztą lubiła, bo kochała swoje dzieci i kochała swojego męża. No to w tym samym czasie Robert piął się po szczeblach zawodowych. Wkrótce przyjął posadę kierownika do spraw public relations. Był charyzmatyczny, ambitny, wiedział na ile może sobie pozwolić. Współpracownicy go lubili, niektórzy nawet zbyt mocno. Bo tak się składa, moi drodzy, że lata mijały, czas mijał, spanglerowie żyli sobie na przedmieściach Littleton. Dzieciaki stawały się coraz starsze, a w 1976 roku do biura, w którym pracował Robert, dołączyła młoda i atrakcyjna kobieta Sharon Cooper. Była ona otwarta, charyzmatyczna i całkiem odważna. Wielu współpracowników widziało, jak Sharon otwarcie flirtowała ze swoim szefem, którym był właśnie Robert mężczyzna w tamtym momencie był już po czterdziestce jego dzieci wchodziły w wiek nastoletni, a żona zawsze mu potakiwała, zawsze czekała na niego z obiadem, zawsze był wysprzątany zawsze była uśmiechnięta, radosna właściwie to w ich małżeństwie nie było nigdy większych problemów, nie było żadnych żadnych momentów kiedy chcieliśmy rozstać nie było też większych awantur, no bo Nancy była osobą niezwykle ugodową, natomiast jak widać Robertowi zawsze czegoś brakowało, mimo tego, że małżeństwo Roberta było udane, to najwyraźniej i dopiero w 1976 mężczyzna odkrył, że choruje na poważną chorobę zwaną świdrującymi oczkami. Będąc facetem w średnim wieku miał poukładane i szczęśliwe życie, ale co nowa sekretarka, to nowa sekretarka. Wkrótce Robert i Sharon zaczęli mieć romans, a wszyscy w biurze byli tego świadkami. Jednocześnie też każdy udawał, że niczego nie widzi, no bo wiadomo, czego oczy nie widzą, tego że sercu nie żal, a tym bardziej nikt nie chciał uświadomić Nancy o tym, że jej mąż jest niewierny. Dwa lata później, w 1978 roku, Robert i od 9 lat młodsza Sharon no, spotykali się już od dwóch lat, czyli ta, ta znajomość trwała. To nie był wcale taki e, biurowy, jednokrotny, e, no, niefajnie to ujmując, kok w bok, tylko to była e, dwuletnia znajomość, która przez te dwa lata cały czas się rozwijała. W tamtym czasie para jakoś specjalnie się nie kryła z tym, że jest razem. W biurze każdy o tym wiedział, niektórzy rozdążyli zapomnieć, że przecież Robert wciąż miał żonę i dzieci. Sam mężczyzna chyba również o tym zapomniał, do momentu aż w pewnym. W czasie Nancy dowiedziała się o romansie. Nie znalazłam dokładnie szczegółów, w jaki sposób kobieta się o tym dowiedziała, czy może przyłapała swojego męża, czy usłyszała jakieś plotki. No ale prawda jest taka, że Nancy poświęciła całe swoje życie dla męża, zrezygnowała z kariery, chociaż mogła osiągnąć na tej płaszczyźnie ogromny sukces, ponieważ była pracowita, była inteligentna, była osobą bardzo, ale to bardzo pojętną, więc mogła rozwinąć jakąkolwiek karierę by chciała. Rzeczyła Kochała swoje dzieci, kochała męża, perfekcyjnie dbała o dom, spełniała się w roli. Kobiety, która zajmowała się domem, natomiast no, prawda jest taka, że wiele poświęciła dla Roberta. Nawet można mieć wrażenie, że poświęciła własną tożsamość, bo to zawsze Robert był na piedestale, zawsze to jego problemy były najważniejsze, zawsze to jego praca była najważniejsza, jego uczucia były najważniejsze. A jednak, mimo tego, że Nancy przez te no, ponad 20 lat razem wspierała swojego męża, to on jednak i tak postanowił e, zacząć związek z inną. Mimo tego, że Nancy wciąż go kochała i była w niego wpatrzona, to nie mogła zignorować niewierności i nie mogła udawać, że tego nie widzi. Kobieta od razu kazała Robertowi opuścić dom, a mężczyzna potulnie to zrobił i wraz z kochanką wynajął mieszkanie. Od tego momentu przez kolejne miesiące Robert bardzo szybko i bardzo łatwo zapomniał o tym, że ma żonę i dzieci. Nikt nie złożył co prawda papierów o rozwód. Być może Nancy lub Robert liczyli na to, że związek uda się uratować. Nie wiem, może nikomu też się nie chciało. Nie zmienia to jednak faktu, że 45-letnia Nancy została sama z dwójką nastoletnich dzieci, a David i Susan mieli kolejno 15 i 17 lat. Mieli na tyle kontakt z bazą, by wiedzieć, że ich ojciec na tytuł Ojca Roku nie zasługuje. Czyli do niego ogromny żal. Jednocześnie też wchodzili w taki nastoletni, burzliwy czas. Uważali, że świat jest niesprawiedliwy, że ojciec się nimi nie interesuje, co akurat było prawdą, ale też wiele osób wspomni, że dzieciaki wchodziły matce na głowę, a Nancy w tamtym momencie chyba też była zajęta swoimi problemami, nie miała siły, aby stawić temu czoła. W końcu w jednym roku, w jednej chwili mąż ją zostawił, mąż, dla którego poświęciła całe życie. Dzieciaki też sprawiały różne problemy, gdzieś tam chodziły na wagary, eksperymentowały z różnymi substancjami, no był to taki bardzo Ciekawy czas dla kobiety, która w jednej chwili została tym wszystkim obciążona i została z tym wszystkim sama. Dzieci z panglerów nie miały szacunku do starszych, zaprzyjaźnili się z niejaką panną Marią, palili w domu, na co pozwalała im matka w obawie, że będą to robić na ulicy, a tego by nie chciała. Robert albo niczym nie wiedział, albo nie chciał widzieć, nie chciał wiedzieć, był zajęty nową kobietą, swoim nowym życiem, które powoli układał, i tak naprawdę nie w głowie było mu zajmowanie się swoimi dziećmi. Z którymi chyba mężczyzna nie był nigdy związany. Tak naprawdę, zarówno Suzan, jak i David, czyli dzieci z Panglerów, powtarzały, że do ojca nie mają nic, nawet szacunku, i to była akurat prawda. Tak więc przez 9 miesięcy, ponieważ ta wyprowadzka z domu rodzinnego trwała dokładnie 9 miesięcy, przez ten czas Robert miał okazję żyć z Sharon, zamieszkać razem z nią i układać swoje pozornie idealne życie, które okazało się wcale nie być tak idealne. Bo tak się składa, że Sharon była przeciwieństwem Nancy. Była kobietą temperamentną, momentami konfliktową i też dość zaborczą. Początkowo ta odmienność, ten temperament podobał się Robertowi, no bo w końcu 20 lat przeżył z kobietą, która była spokojna. Która była ugodowa, i w końcu było to jakieś tam odróżnienie było to, była to jakaś odskocznia. Natomiast życie z Sharon okazało się dużo trudniejsze niż życie z Nancy. Z Nancy, która tam zawsze czekała z obiadem, która zawsze e, chwaliła pod niebiosa Roberta, a Sharon zdecydowanie taka nie była. Prawda jest taka, że mężczyzna przez całe życie z żoną nie kłócił się tyle, co przez dwa lata w związku z Sharon. Ich relacja była jedną wielką sinusoidą, z mieszkania ciągle dochodziły krzyki, szły różne epitety, a do tego znalazł się przynajmniej jeden świadek, który widział, jak Sharon rzuca różnymi przedmiotami w Roberta. Więc no, no cóż, sytuacja była nieciekawa. Mężczyzna był starszy, bardziej doświadczony, i o ile początkowo Romans, romans wniósł dreszczyk emocji do jego spokojnego życia, to jednak z czasem zaczął tęsknić za poukładane żoną i rodziną, jaką znał. Dlatego też, moi drodzy, jesienią, dokładnie to w listopadzie 1978 roku, Robert spakował walizeczki i z podkulonym ogonem wrócił do swojego domu. Tam też czekała jego żona Nancy, która rzecz jasna nie była zachwycona odejściem, nie była zachwycona ani wiernością męża, ale również ciężko było jej bez Roberta. Tak więc kobieta analizując wszelkie za i przeciw, uznała, że lepiej będzie jak przyjmie go pod swój dach. Dzieciaki nie znały granic, ona sama sobie nie wyobrażała rozwodu, dlatego przyjęła z uśmiechem swojego niewiernego męża. I tak też czas mijał, a spanglerowie próbowali pokładać sobie rzeczywistość na nowo. W grudniu Nancy napisała nawet list do swoich rodziców, gdzie opisała, że ona i Robert wrócili do siebie po dziewięciomiesięcznej rozłące. Nancy wydawała się radosna i zadowolona ze swojego życia, opisywała, że ich małżeństwo przychodzi drugą młodość i zbliżają się do siebie tak jak wcześniej. Kobieta napisała też, że planuje pójść na studia magisterskie i w przyszłości również chce zacząć pracę w branży public relations, tak samo jak i mąż. Mimo wielu przejść i mimo ciężkiego okresu, kobieta próbowała otwierać się na nowe wyzwania, była otwarta na przyszłość. Obiecała spróbować nawet jazdy na motocyklu, ponieważ to była taka mała pasja Roberta, i planowała razem z mężem jakieś wyprawy górskie, na które Robert chodził wcześniej ze swoją kochanką. Bo tak się składa, że zarówno on, jak i Sharon uwielbiali wielki kanion, spinaczki tam, różne wędrówki. Nancy jakoś niespecjalnie to lubiła, ale po odejściu męża i po tych wszystkich perypetiach. Postanowiła nawet troszeczkę e, przekroczyć swoje granice komfortu i nawet była gotowa pójść na ten wielki kanion. Nancy po części chciała zostać drugą Sharon, jednak mimo tego kobieta sprawiała wrażenie pozytywnej i otwartej na przyszłość, a tym samym nic nie wskazywało na to, co miało nadejść. I moi drodzy, tak też zbliżamy się do pierwszego momentu, który sprawił, ten, który sprawił że powstał ten podcast. Tych momentów będzie kilka, bo tak naprawdę e, w życiu Roberta wydarzy się bardzo, bardzo dużo. 30 grudnia 1978 roku w sobotę 15-letnia Suzan Spangler, córka roberta i Nancy, dla przypomnienia, była umówiona na spotkanie ze swoim chłopakiem Timem. Miała do niego zadzwonić rano, a wtedy Tim miał przyjechać do jej domu. Mieli tam później sobie spędzić czas, jakoś, jakoś miło e, coś porobić. Natomiast nastała godzina 10.30, a chłopak Susan wciąż czekał z tęsknieniem na telefon. W końcu doszedł do wniosku, że właściwie to telefony działają od dwie strony i on również może zadzwonić. Wybrał więc numer swojej dziewczyny, natomiast nikt nie odebrał. Tym nie zmartwił się tym faktem specjalnie, no bo wiedział, że w weekendy Suzan i jej brat śpią do późna, więc mogli po prostu nie usłyszeć dzwonka. Mimo tego, Tim był zdeterminowany, aby skontaktować się z Suzan, więc chcąc zaoszczędzić czas, postanowił pojechać pod dom z pangleru. Było około godziny 13, a dom wyglądał zwyczajnie, poza tym, że z podjazdu zniknęło jedno auto i był to samochód Roberta. Natomiast no, to też nie było nic nadzwyczajnego: mężczyzna mógł pojechać na zakupy, mógł pojechać na spacer, mógł pojechać gdziekolwiek. Tim zadzwonił kulturalnie dzwonkiem do drzwi wejściowych, natomiast nikt mu nie otworzył. Chłopak bezpruderyjnie wlazł więc na ogród i pukał do tylnych drzwi tarasowych, gdzie również nikt mu nie otworzył. Lekko zircowany chłopak chwycił za mały kamyczek, rzucił w nim w okno Suzan z nadzieją, że ta wstanie i mu otworzy, ale to również wydawało się nie skutkować. Większość ludzi, zapewne widząc pozamykany dom, brak samochodu na podjeździe, no to uznałaby, że może nikogo nie ma w środku, może dom jest pusty, może gdzieś pojechali na jakieś zakupy, może pojechali na spacer, może w ogóle gdziekolwiek pojechali. Natomiast no, ewidentnie Tim do tego wniosku nie doszedł. Zdeterminowany, aby wejść do domu, chłopak Suzan uchylił okno w piwnicy na cele, aby dostać się do środka i po prostu sobie wszedł. Brzmi to dość natrętnie, trochę nielegalnie, natomiast Tim w tamtym momencie zaczął się po prostu martwić. No, bo był umówiony ze swoją dziewczyną, Suzan nie dawała mu żadnego znaku życia, nie powiedziała, że zmienia plany, co nie było zupełnie do niej podobne, więc postanowił tam po prostu wejść. Co pewnie robił też i wcześniej. Młody chłopak wszedł do ciemnej piwnicy, a następnie wyszedł z niej schodami na parter i zobaczył, że w salonie kogo nie ma. Nie będąc tym jakoś specjalnie speszony, poszedł do pokoju swojej dziewczyny Suzan, po czym otworzył drzwi i wszedł do środka. Zauważył Suzan leżącą w, na swoim łóżku. Dziewczyna nie reagowała. Leżała na łóżku głową do dołu i nie odpowiadała na wołanie swojego chłopaka. Tim podszedł więc bliżej, aby ją dobudzić, i wtedy zauważył, że Suzan nie oddycha oraz y, nie wyczuł jej pulsu. Chłopak nie miał pojęcia, co się stało, pokój wyglądał normalnie. Suzan również wyglądała jakby spała, ale prawdopodobnie nie żyła. To była pierwsza taka sytuacja w życiu Tima i kompletnie nie wiedział, jak powinien zareagować, jak się zachować, no ale doszedł do wniosku, że ważne jest, aby jak najszybciej wezwać pomoc. Pobiegł więc do pokoju Davida, starszego brata Suzan, aby może jego obudzić, aby jego zaalarmować. Natomiast wchodząc do jego pokoju został widok, którego nie mógł przewidzieć. Wszędzie znajdowały się czerwone plamy, a David z tym wszystkim również leżał na łóżku, jednak w jego przypadku było jasne, że nie żyje i że stało się coś okropnego. Tim, widząc to wszystko, widząc taki obraz, od razu wybiegł z domu i zadzwonił pod 911. W szybkim czasie do domu Spanglerów przyjechali ratownicy, którzy niestety potwierdzili zgon zarówno Suzan, jak i Davida, a później również ich matki Nancy. Kobietę znaleziono na krześle w piwnicy. Prawdopodobnie w piwnicy było na tyle ciemno, że Tim jej nie zauważył i przeszedł obok niej. Obok kobiety leżał pistę toleton, ten sam, który zresztą został użyty. W czasie gdy badali miejsce Zbrodni do domu w tym czasie wrócił zaskoczony Robert. Mężczyzna twierdził, że nie ma pojęcia, co się stało, i jak wychodził z domu rano, to jego rodzina jeszcze żyła. W swoim dokładnym zeznaniu mężczyzna przyznał się do tego, że rano pokłócił się razem z żoną, po czym postanowił ochłonąć, dlatego wsiadł do auta i pojechał. A gdy wrócił, jego rodzina już nie żyła. Robert opisał, że w jego związku nie było najlepiej. Tego dnia 30 grudnia 1978 roku miał oznajmić swojej żonie, że przez cały ten czas nadal spotyka się z Sharon, ze swoją kochanką i ostatecznie chce rozwodu. Potem, kiedy Nancy zaczęła na niego krzyczeć i kiedy sprawy zaczęły być dość poważne, to Robert zdecydował się wyjść z domu, aby ochłonąć, i wszystko wyglądało na to, że wtedy Nancy w akcie desperacji sięgnęła po broń. Obok kobiety na stoliku znajdował się list. Był on napisany na maszynie do pisania, jednak na samym dole widniała odręcznie napisana literka N, N jak Nancy. List również wydawał się napisany przez nią samą. Kobieta wyjaśniała, że nie daje już sobie rady i że nie chce życia bez swojego męża, nie widzi przyszłości bez Roberta i nie może zgodzić się na rozwód. I dodatkowo też przeprasza za to, co zamierza zrobić. Wszystko wyglądało więc na to, że na piśmie Nancy przyznała się do winy, jednak i tak należało poprowadzić śledztwo w tej całej sprawie i zebrać wszelkie możliwe dowody. Roberta poza poproszeniem o złożenie zeznań poproszono również na to, aby mężczyzna zgodził się na wykonanie testów pod kątem obecności prochu strzelniczego. Tak się składa, że osoba, która pociągała za spust z pewnością miała na swoich rękach takie ślady, co też pojawia się w wielu innych podcastach. Robert na tę prośby od razu się zgodził, zresztą śledczy zabezpieczyli całe jego ubranie te z tego dnia. W momencie, kiedy on tam przyszedł na miejsce zabezpieczono jego kurtkę, bo to w końcu był grudzień, było zimno, zabezpieczono jego rękawiczki, Ubezpieczono jego no, całe ubranie. I ciekawe jest to, że pod kątem obecności tego prochu nie przeanalizowano wcale jego rąk, tylko przeanalizowano jego rękawiczki. Takie skórzane, zwyczajne rękawiczki, które pewnie większość z Was ma. Te rękawiczki zostały przeanalizowane i okazało się, że na nich znajduje się śladowa ilość tego prochu. I od razu dla śledczych była to taka czerwona lampka i dość mocny znak zapytania. Mimo tego Robert od samego początku współpracował. Odpowiadał na wszystkie pytania, przyznał się do romansu. Wydawało się, że niczego nie ukrywa. Od razu zresztą zgodził się na badanie wariografem. Natomiast tak się składa, że Robert tego badania nie przeszedł. Jego oddech i tętno były bardzo szybkie i to przy każdym pytaniu. No bo jak wiecie, wariograf mierzy te wszystkie czynności życiowe, jak właśnie tętno, jak. Ilość oddechów. I w przypadku Roberta od samego początku ta ilość oddechów była przyspieszona, tętno zresztą, zresztą tak samo. I co ciekawe, wyglądało to tak, jakby Robert kłamał, ale przy każdym pytaniu. Nawet w momencie, kiedy osoba wykonująca badanie zapytała go o to, jak ma na imię, gdzie się urodził, jaką ma datę urodzenia, no to wyniki wyglądały w ten sposób, jakby od samego początku nie mówił on prawdy. A tym samym ciężko było takie wyniki zinterpretować, więc badanie uznano jako nieważne. Interesujące jest również to, że zeznania Roberta zmieniały się na przestrzeni dni, bo wraz z czasem dodawał on do swojej opowieści więcej szczegółów. Tam e, początku w ogóle nie powiedział, że była jakaś inna kobieta, później to wyjawił. No to akurat nie jest jakieś tam znaczące, no bo często e, ludzie w takich sytuacjach nie mówią prawdy, chcąc jakoś tam chronić swoje dobre imię. Natomiast Robert zaczął dodawać takie zupełnie niepotrzebne szczegóły, że o była wtedy godzina e, dokładnie to 11:52. Ja stałem na drugim progu ze schodów i, i wyszedłem, mówiąc nonchalansko do widzenia. Takie szczegóły, które zazwyczaj ludzie nie zapamiętują. Ta historia ewidentnie była ubarwiana na przestrzeni miesięcy, bo w końcu śledztwo toczyło się w przeciągu kilku miesięcy. Ciekawe jest to, że na tym liście, który miał być listem pożegnanym, pożegnanym, napisanym rzekomo przez Nancy, nie znaleziono żadnych odcisków palców. O ile na maszynie do pisania były odciski palców kobiety, Nancy, to jednak na tym liście nie było. Więc ta sytuacja była o tyle nietypowa, jakby Nancy użyła własnych rąk, napisała ten list, później odręcznie podpisała się literką N, ponieważ również później tam analitycy potwierdzili, że było to jej pismo. Natomiast wyglądało to tak, jakby. Przekładając ten list, jakby zabierając tę kartkę papieru i kładąc obok swojego stolika, no to użyła rękawiczek, a rękawiczek obok niej nie znaleziono, więc to też było zastanawiające. Z drugiej strony, no to wiemy, że był to rok 78, więc też ta technologia wyglądała zupełnie inaczej. Ciężko było mówić tutaj o takim śledztwie, które byłoby teraz prowadzone, bo zapewne teraz wiele innych szczegółów, wiele innych badań można byłoby wykonać, natomiast wtedy nie było takiej możliwości. Tak czy inaczej w domu, w momencie tego, co się wydarzyło, prawdopodobnie nie było nikogo, więc nie było żadnych świadków, którzy mogliby potwierdzić tak, to Nancy pociągnęła za spust, albo ewentualnie, że to jej mąż to zrobił. Byli za to świadkowie, którzy potwierdzili, że w małżeństwie Spanglerów nie było dobrze, bo tak się składa, że dwa dni wcześniej, 28 grudnia, David i Susan, czyli dzieci Spanglerów, zaprosili swoich znajomych. Oni planowali spędzić z nimi Sylwestra, a ich matka Nancy zgodziła się na jakąś taką małą imprezę, imprezy w ich domu. Natomiast kiedy Robert, ojciec, dowiedział się o tych planach, no to rozpoczął awanturę, zarzucił żonie, że jest zbyt pobłażliwa wobec dzieci no i nie powinna się na wszystko zgadzać, na wszystko im pozwalać. Powstała z tego dość głośna i nieprzyjemna kłótnia, którymi świadkami byli właśnie ci znajomi Susan i Davida. To z kolei potwierdzało wersję o tym, że Robert mógł zażądać rozwodu, że w małżeństwie nie działo się dobrze, a Nancy, która poświęciła całe życie do swojego męża, mogła mieć w pewnym momencie dość. Wróćmy jednak do tych Rękawiczek Roberta, ponieważ, jak wiemy, tam znaleziono śladowe ilości tego prochu, co mogłoby być dowodem w sprawie, że, że może rzeczywiście to jednak Robert był sprawcą. Jednak prawda jest taka, że śledczy nie mieli punktu do porównania, nie mieli danych do porównania. Jeżeli ten proch zostałby znaleziony na rękach Roberta, no to można byłoby porównać to z jakimiś danymi statystycznymi i powiedzieć, że takich ilości nie powinno znajdować się na ręku człowieka, który nie strzelał. Jednak w przypadku rękawiczek sprawa była trochę bardziej skomplikowana, no bo jak wiemy, rękawiczki są używane, gdy jest zimno, wychodzi się z nimi na dwór, dotyka się nimi różnych przedmiotów, różnych rzeczy, rzadko się je pierze, znaczy pierze się je oczywiście, no ale to, to nie jest tak jak mycie rąk, że robi się to za każdym razem, gdy się wraca do domu. Na rękawiczki się pierze raz na jakiś czas, więc przez kilka tygodni, kilka nawet miesięcy może się na nich sprowadzić wiele bakterii, zarazków, wiele Różnych śladów, które później ciężko jest porównać z jakimiś danymi statystycznymi, czy te ślady prochu powinny tam być, bo na przykład Robert kiedyś mógł tam czegoś dotknąć, czy może jednak są to zbyt duże ilości i nie powinno ich tam być. No śledcze i analitycy nie mieli po prostu takich danych do porównania, czy jest to już zbyt duża liczba, czy jest to za mała liczba, czy jest to odpowiednia liczba, czy, czy właściwie, czy osoba, która pociągnęła za spust, mogła mieć takie ilości, zapewne mogła mieć, ale czy osoba, która Dotykała swoimi rękawiczkami wychodząc na dwór różnych poręczy, różnych przedmiotów, też mogłoby mieć takie ilości? No to, to to już jest jeden wielki znak zapytania. Badanie wariografem również nie mogło niczego wykazać, no bo Robert tak naprawdę według tych badań, według danych do analizy nie mówił prawdy wcale. A tym samym ciężko jest powiedzieć, czy mówiąc, że nie jest sprawcą, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią swojej całej rodziny, to mówi prawdę, czy może jednak tej prawdy nie mówi. Wyniki były niejednoznaczne, a Robert do niczego się nie przyznawał. Czas mijał, a śledczy musieli wyciągnąć jakieś wnioski ze swojego dochodzenia, bo trochę to już wszystko trwało. Albo należało całe śledztwo zamknąć, albo kontynuować, się. ale natomiast do, do kontynuacji były potrzebne jakieś argumenty. I moi drodzy, ostatecznie, mimo dużego podziału wśród funkcjonariuszy, uznano, że wydarzenia z 30 grudnia 1978 roku są w 100% działaniem Nancy, że Żona, mająca problemy emocjonalne, która zareagowała w taki, a nie inny sposób na wieść o nadchodzącym rozwodzie. Tak więc moi drodzy, tym sposobem oczyszczono Roberta z jakichkolwiek podejrzeń, z jakichkolwiek zarzutów. Był list, list z przyznaniem do winy. To, że nie było tam odcisków palców, no to już jest inna kwestia. Narzędzie zbrodni leżało obok kobiety, więc było to możliwe, że, że to ona jest za wszystko odpowiedzialna. W tamtym momencie nie przeprowadzono żadnych badań, czy rzeczywiście kąt położenia, na przykład nachylenia tej broni był odpowiedni, czy Nancy była w stanie pociągnąć za spust, czy, czy w takim razie kiedy ona to zrobiła, to czy ten przedmiot upadłby w takim, a nie innym miejscu, takich badań w ogóle nie wykonano, to, to nie były te czasy, jeżeli chodzi o technikę, więc po prostu posiłkowano się jedynie tym, że był jakiś list, list z wyjaśnieniami, leżał on obok Nancy, Roberta nie było w domu, bo on dopiero potem wrócił swoim samochodem i właściwie to tyle wystarczało, aby Oczyścić go z zarzutów, i aby Robert mógł, mógł sobie spokojnie żyć. Dla wielu osób mężczyzna był rozpaczonym ojcem i mężem, który stracił całą swoją rodzinę, i oczywiście należało mu współczuć, a dla innych, zwłaszcza dla rodziny Nancy, wciąż pozostawał w kręgu podejrzeń, jednak znów brakowało solidnych dowodów, aby móc mu cokolwiek udowodnić. Robert nie uzewnętrzniał się nigdy jakoś specjalnie ze swoimi emocjami, ewidentnie unikał tematu Nancy i swoich dzieci, zresztą nikt z jego otoczenia nie chciał zaczynać roz Rozmowy na ten temat, no nie było jakoś specjalnie chętnych do tego, aby rozmawiać z Robertem, mojego żonie, która zmarła, i w ogóle o jego rodzinie. Tak czy inaczej, wkrótce nasz bohater na poważnie rozpoczął związek z Sharon, bo Sharon wciąż była obecna w jego życiu, tym bardziej po stracie żony i dzieci. Kobieta dość solidnie go pocieszała, spędzała z nim czas. Niektórzy wiedzieli wcześniej o ich romansie, na przykład pracownicy, natomiast część znajomych Roberta uważała, że związek musiał się zacząć po śmierci Nancy i pewnie Sharon po prostu była pocieszeniem dla Roberta po stracie żony. Tak czy inaczej, związek nabierał tempa, Stał się dość poważny. Znaczy, on trwał już od dwóch lat, więc właściwie to, to już mógł być poważny. E, w każdym razie 14 lipca 1979 roku, ponad pół roku po tym, jak Robert stracił całą swoją rodzinę, wziął ślub z Sharon. Dla niektórych z miłą koleżanką z pracy, która go pocieszała, a dla innych z kobietą, z którą od ponad dwóch lat zdradzał swoją żonę. Robert i Sharon wydawali się w sobie zakochani, chociaż ta relacja była pełna wzlotów i upadków przed ślubem oraz po ślubie. Kobieta miała dość mocne wahania nastroju, brała leki i w późniejszym czasie zdiagnozowano u nich chorobę biegunową. Wiadomo jednak, że sport i natura bardzo jej pomagały. Wraz ze swoim już mężem Sharon jeździła często do Colorado, właśnie gdzie wspinali się na ten wielki kanion. Spędzali tam czas w towarzystwie przyrody, poznali tam też innych turystów. Zresztą wielki kanion odegra w tej sprawie duże znaczenie, więc tak tylko wspomnę, że to jest bardzo interesujący punkt w Colorado. Można tam się wspinać, można chodzić na wycieczki, można robić różne kempingi. No, jest to miejsce gdzieś tam przez Amerykanów znane i często. Odwiedzane. Sharon zresztą napisała książkę na temat Wielkiego Kanionu. Ja tej książki no, nie miałam okazji czytać, ale z tego co wiem, to był to taki poradnik spinaczkowy. Natomiast też z głębszym dnem, takim bardziej dnem e, duchowym, uniwersalnym, ponieważ kobiety od zawsze pociągały takie tematy ezoteryczne, sens życia, w ogóle New Age. E, część osób uważało ją za tak zwaną czarownicę. To też jest ciekawe. Sharon miała różne wierzenia, niekoniecznie była ulubioną sąsiadką wśród innych osób na osiedlu. Było też wiele zachowań, które niestety były powodowane jej chorobą, co tym samym dla Roberta nie było proste, bo życie z drugą żoną okazało się nie być takie idealne, jak sobie wcześniej układał to w głowie, jak wcześniej sobie to wszystko wyobrażał. O ile Nancy była ugodowa, była spokojna, była bardzo rodzinna, tak naprawdę nigdy jakoś specjalnie, nie, nie awanturowała się z Robertem, to jednak Sharon była jej przeciwieństwem, i za każdym razem, kiedy Sharon mogła mieć inne zdanie, to ona to inne zdanie miała, i oczywiście był to wspaniały powód do tego, aby rozkręcić awanturę. Nastrój Sharon często się zmieniał, sąsiedzi plotkowali na ich temat, a mężczyzna zaczął się oddalać od swojej dawnej sekretarki, dla której był gotów zostawić rodzinę. Sharon wymagała ciągłej uwagi i wsparcia, a po 10 latach razem, bo oni byli już 10 lat razem, Robert. Robert zaczynał tracić cierpliwość. Pod koniec 1987 roku miał miejsce nawet pewien tajemniczy incydent. Mianowicie Sharon wykonała telefon alarmowy i uznała, że jej mąż Robert próbuje się jej pozbyć. Kobieta mówiła chaotycznie, nie było jasne co dokładnie ma na myśli, jednak funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i gdy przyjechali na miejsce do domu Spanglerów, Sharon rzucała przedmiotami, wdała się w szarpaninę z jednym z policjantów. Kobieta była przekonana, że jej mąż planuje ją zabić, chociaż nie miała na to dowodów i chyba ze względu na jej chorobę nikt nie potraktował słów Sharon poważnie. Zresztą takich incydentów, takich sytuacji w życiu spanglerów było kilka. Jeżeli chodzi o okoliczny komisariat, no to znali oni rodzinę, wiedzieli, że często dochodzi tam do awantur. Chociaż, tak jak mówię, no Robert pozornie był szanowanym dyrektorem w jednej z firm, był człowiekiem sukcesu, to jednak na swojej dzielnicy wśród sąsiadów nie miał najlepszej opinii. I to nie dlatego, że był jakiś tam niemiłych, burowaty, tylko z tego względu, że dość często z domu było słuchać awantur krzyki i różne epitety. Tak czy inaczej, w połowie 1988 roku, po dziewięciu latach małżeństwa, para postanowiła oficjalnie się rozstać. I to była wspólna decyzja. Zarówno Sharon nie chciała dłużej żyć z Robertem, jak i chyba Robert też miał dość. Rozwód przebiegł zgodnie i spokojnie, nawet podział majątkowy wydawał się sprawiedliwy, ponieważ Robert e, dostał w całości dom, który zresztą kupił ze swoją pierwszą żoną Nancy, natomiast e, sąd zasądził, że mężczyzna będzie płacił alimenty swojej drugiej żony, żon czyli oczywiście tam Sharon to była kwota z tego co pamiętam 500 dolarów, natomiast po 10 latach od rozwodu miała to być kwota 400 dolarów. No, czy to było dużo, czy to było mało to już jest kwestia sporna. Fakty są takie, że Robert przyjął takie postanowienie, Sharon zresztą również, i rozstali się w całkiem zgodnych relacjach. Zresztą nawet po oficjalnym rozstaniu, za jakiś czas mieli ze sobą kontakt, wciąż wspólnie uwielbiali te spinaczki po Wielkim Kanionie, od czasu do czasu się tam spotykali, ale to już wszystko na takiej stopie czysto przyjacielskiej. No cóż, Robert miał 55 lat. Niedawno w nie do końca jasnych okolicznościach zmarł jego ojciec, po którym mężczyzna odziedziczył spory spadek. Tak czy inaczej, Robert był w średnim wieku, miał na swoim koncie dwa małżeństwa i zdążył przejść na emeryturę. Jego sytuacja finansowa była dobra, mężczyzna dużo ćwiczył, dbał o swój wygląd i wierzył w to, że znajdzie jeszcze miłość swojego życia. Po rozwodzie nasz bohater zaczął zamieszczać anonsy w lokalnych gazetach, przedstawiając siebie jako miłego i poczciwego faceta po pięćdziesiątce, co zresztą wydawało się być zgodne z prawdą. Chodził na randki, robił dobre wrażenie, był kulturalny, nie miał długich, kręconych zębów, i szybko w jego życiu znalazła się następna kobieta Donna Sandling. Donna była w tym samym wieku co Robert i od prawie 10 lat była rozwódką. Prywatnie wychowała piątkę dzieci, z którymi miała świetny kontakt, a poza tym przez lata pracowała jako księgowa. Donna z całą pewnością była ciepłą, inteligentną i rodzinną osobą. Szybko wpadła w oko Robertowi i okazało się, że mają podobne spojrzenie na życie, ponieważ wspólnie chcą w końcu znaleźć bratnią duszę, jakiegoś towarzysza, z którym przejdą przez życie. Wspólnie więc spacerowali, chodzili na randki, cieszyli się tak zwaną jesienią życia. Dość szybko Robert zaczął planować przyszłość z kolejną kobietą i wspólnie rozmawiali o emeryturze. Po mniej więcej roku takiego randkowania, spotykania się, nawijania makaronu na uszy, Donna została trzecią żoną Roberta. Pobrali się w 1990 roku w trakcie skromnej, ale rodzinnej ceremonii, która odbyła się w ogrodzie kobiety. Robert przedstawił oczywiście historię swojego życia, wspomniał o tym, jak stracił całą swoją rodzinę, chociaż ciekawe jest to, że wielu osobom opowiadał różną historię, czasami mówił o tym, że jego żona wraz z dziećmi, tutaj mowa jest o Nancy, Susan i Davidzie, mieli wypadek samochodowy, z którego no, nie wyszli cało. Innym razem ta historia dotyczyła e, tego, że również Robert prowadził wtedy samochód, czy tam jechał jako pasażer i on jako jedyny wyszedł cało z tego wypadku. Innym razem Opowiadał o tym, że to no, Nancy pozbyła się jego dzieci, a później samej siebie. Później opowiadał, że jednak sprawcą był David, ich syn, więc to to naprawdę różne były wersje, różne historie. Nie wiem, którą wersję usłyszała donna, trzecia żona, natomiast wydawała się wierzyć w każde słowo swojego męża, no bo dlaczego by nie. Po ślubie zamieszkali razem w domu Donnys w Colorado. Robert sprzedał swoją nieruchomość i wielokrotnie mówił o podróżowaniu na tak zwane stare lata. Donna w związku z Robertem była dość ugodowa, pod tym względem przypominała Nancy, czyli taką rodzinną i ciepłą kobietę, której Robert nie był nigdy w stanie docenić. Za jego namową Donna sprzedała również swój dom i małżonkowie zaczęli budowę nowej nieruchomości, której za wszelką cenę właścicielem miał być jedynie Robert. On bardzo chciał, żeby na akcie notarialnym widniało tylko jego imię. Nazwisko. Co prawda, dzieci i kobiety się na to nie zgodziły i, ostate i ostatecznie na tym akcie wpisano również imię i nazwisko Donny, jednak Robert namówił żonę do sformułowania testamentu w taki sposób, że gdyby to ona zmarła jako pierwsza, to jej część domu przechodzi na Roberta, a nie na jej dzieci. No tak jak mówiłam, kobieta była wyjątkowo ugodowa i na to wszystko się zgodziła bez żadnych dodatkowych pytań. Mimo wcześniejszych zapewnień o przejściu na emeryturę, Robert wciąż marzył o tym, by realizować się zawodowo. Mieszkając w Kolorado, mężczyzna za sprawą znajomości znalazł pracę jako speaker lokalnego radia, był takim podcasterem, zanim to było modne. Miał zresztą własny program, gadał o wszystkim i o niczym, no w końcu mógł głosić swoje mądrości i część ludzi naprawdę uwielbiała jego audycję, a inni już niekoniecznie. Prawda jest taka, że gdzieś w tym małym lokalnym mieście Robert stał się gwiazdą, a przynajmniej takim człowiekiem, który przez niektóre był rozpoznawalny. Poza tym mężczyzna zgłosił się do szkolnej drużyny piłki nożnej, ale już nie jako tam główny rozgrywający, ale jako sędzia. Uwielbiał mecze, a dzieciaki uwielbiały jego. Był przy tym radosny, wesoły, Zawsze miło nastawiony do innych i ludzie go lubili. Jego żona Donna również wydawała się szczęśliwa, porzuciła swoje plany o emeryturze, natomiast rozpoczęła pracę na pół etatu jako instruktorka fitnessu. Miała wielu znajomych i łatwo nawiązywała nowe przyjaźnie. Wszystko wyglądało więc pozornie wesoło, natomiast już po dwóch latach małżeństwa wydawało się nie do końca układać między Dondą a Robertem. Mężczyzna całe dnie spędzał w pracy, wieczorami sędziował na meczach, uwielbiał być w centrum uwagi i nie za bardzo interesowało go życie rodzinne. Robert uwielbiał wciąż spinaczki po Wielkim Kanionie, czego nie podzielała jego trzecia żona, więc on już w ogóle uważał, że, że jako na morze. E, no ale ona miała lęk wysokości i problemy z równowagą, więc zrezygnowała ze wspólnych wycieczek, co nie podobało się Robertowi. Małżonkowie żyli razem, ale osobno, każde z nich miało własnych znajomych, swoją pracę i swoje życie. Mijali się każdego dnia i nie zwracali na siebie uwagi. Być może obydwoje żałowali decyzji o ślubie, ale z drugiej strony byli blisko 60 i nie chcieli spędzić emerytury samotnie. A poza tym, co może nawet i najważniejsze, mieli wspólny dom, który w przypadku rozwodu zostałby podzielony na pół. W 1993 roku Robert zaczął wyciągać jednak rękę do swojej żony i namawiał ją na wspinaczkę po wielkim kanionie. Czyli, jeżeli chcecie naprawić małżeństwo, to robicie to, co Robert chce, bo wtedy, wtedy uda się naprawić małżeństwo, kiedy ktoś wbrew własnej woli pójdzie powspinać się po kanionie. Początkowo donna odmawiała w obawie o wysokość i o swoją równowagę, jednak z czasem zaczęła zauważać, jak bardzo jest to ważne dla jej męża. Robert mówił o ich rocznicy, stał się miły, stał się szarmancki, tak samo jak na początku znajomości, więc kobieta również chciała sprawić mu przyjemność. Robert obiecał, że będą chodzić jedynie łatwymi szlakami, a on sam będzie dbał o ich bezpieczeństwo. W końcu po wielu namowach kobieta zgodziła się na wycieczkę, która miała być jej ostatnią wyprawą w życiu. 11 kwietnia 1993 roku w niedzielę, chwilę przed południem, do biura parkowego Wielkiego Kanionu w Arizonie zgłasza się przerażony starszy mężczyzna, którym jest Robert. Poważnym głosem informuje, że był na wędrówce wraz ze swoją żoną, która w pewnym momencie zniknęła. Na terenie Wielkiego Kanionu byli już od czterech dni, wędrowali, wszystko wydawało się być w porządku. Niestety, gdy 11 kwietnia postanowili chwilę odpocząć, Donna nagle zniknęła i Robert obawiał się najgorszego. Mężczyzna powiedział obsłudze biura, że zszedł parę metrów w dół w poszukiwaniu żony I niestety ją znalazł, jakieś 50 metrów niżej Nie ruszała się i nie oddychała, a co więcej Robert nie, nie wyczuł żadnego pulsu Znerwowany mężczyzna zdecydował się zgłosić sytuację do biura Chociaż wiedział doskonale, że jego żona nie żyje Robert mówiąc to wszystko był pod wpływem ogromnych emocji Płakał, nie mógł uwierzyć co się stało I wyglądał jak każdy inny mąż, który mógł być postawiony w tej samej sytuacji Wkrótce na miejscu zjawili się ratownicy, którzy znaleźli kobietę i potwierdzili wszystkie przepuszczenia. Mianowicie na pomoc było już za późno. Tego samego dnia Robert pojechał na komisariat, aby złożyć wszystkie wyjaśnienia. Opisał wędrówkę, to, że Donna miała problemy z równowagą, ale przez pierwsze cztery dni wszystko wydawało się być w porządku. Ewidentnie żałował tej wyprawie, wyprawy, ale było już za późno. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie, no bo tego wymagały procedury, jednak od początku uważano zgon Donny za nieszczęśliwy wypadek. Nie znaleziono żadnych świadków ani dowodów, które mogłyby temu przeczyć, więc ostatecznie sprawę umorzono, a Robert był mężczyzną stanu wolnego. Smutny z powodu straty ukochanej trzeciej żony, Robert wystąpił nawet w kilku programach, programach edukacyjnych, ponieważ chciał ostrzegać ludzi o wędrówkach po górskich szlakach, mówił o tym, aby uważali na swoje bezpieczeństwo, aby zachowali wszelkie możliwe środki ostrożności i ogólnie to tam odgrywał rolę z zrozpaczonego męża, który właśnie w ten sposób stracił ukochaną żonę. Po śmierci Donny mężczyzna z Luft zbliżył się do Sharon, swojej drugiej żony jak pamiętamy, z którą przez ten cały czas miał kontakt. Oni mimo rozwodu co jakiś czas dzwonili do siebie, tam rozmawiali, spotykali się, wszystko na stopie przyjacielskiej, no ale również w tak smutnym momencie jak strata żony, Sharon okazała się być świetnym oparciem dla Roberta. Wkrótce nawet razem zamieszkali, chociaż tak jak mówię, była to jedynie relacja przyjacielska, po prostu e, finanse Sharon nie były w zbyt dobrym stanie, Kobieta nie było stać na wynajem domu, więc e, za namową Roberta zdecydowała się zamieszkać razem z nim i płaciła mu jakąś część za wynajem jednego pokoju. Zresztą Sharon w na tym czasie zaczęła spotykać się z jakimś innym mężczyzną, a Robert wciąż przeżywał stratę donny, więc, no, tak jak mówię, łączyła ich jedynie przyjaźń, a od pewnego czasu byli też współlokatorami. Niestety, jak się okazuje, w życiu Roberta stratom i nagłym zgonom nie było końca, bo 2 października 1994 roku była żona mężczyzny Sharon, która mieszkała z nim pod jednym dachem, została znaleziona w ich domu. Nie kontaktowała, nie ruszała się. Robert od razu przeniósł się do szpitala, gdzie mimo próby pomocy nie udało się jej uratować. Kobieta odeszła, a przyczyną zgonu był tylenol. Substancja, którą najwyraźniej Sharon zażyła. Ze względu na historię jej choroby, wszystko wydawało się prawdopodobne. Już wcześniej były podobne próby, były podobne sytuacje, więc oczywiście nikt nie przyglądał się tej sprawie bliżej. Wykluczono więc działanie osób trzecich i tym sposobem wszystkie trzy żony Roberta nie żyły. Co ciekawe, po zgonie Sharon mężczyzna otrzymał 20 tysięcy dolarów z polisy ubezpieczeniowej, której wciąż był beneficjentem. Wszystko wyglądało więc na to, że Robert nie ma po prostu szczęścia w miłości, jego żony odchodzą w taki, a nie inny sposób. Natomiast moi drodzy, Bill Burnett, dawny przyjaciel donny, czyli dla przypomnienia trzeciej żony, zaczął interesować się historią Roberta. Mężczyzna dowiedział się o tym, jak w 1968 roku zginęła pierwsza żona Roberta i jego dzieci. Potem zginęła donna, a rok później Sharon. Dla Billa to wszystko było na tyle zastanawiające, że postanowił podzielić się swoimi obawami ze śledczymi. I sprawa jest o tyle ciekawa, że w Arizonie, gdzie zginęła donna, gdzie tam prowadzono śledztwo w sprawie upadku z kanionu, no to śledczy nie mieli pojęcia, że gdzieś tam w Colorado Robert miał inną żonę, że, że w ogóle była jakaś Nancy. Tak samo jak śledczy z Colorado nie mieli pojęcia, że była donna, która też zginęła w dosyć niejasnych okolicznościach. Oni nie mieli pojęcia o tych sprawach. Nikt wcześniej nie badał przeszłości Roberta. A tutaj okazało się, że rzeczywiście najpierw odeszła w bardzo tragicznych okolicznościach. Pierwsza żona wraz z dziećmi, później była trzecia żona, rok później druga żona, i jakimś takim dziwnym trafem, za każdym razem, robert miał jakieś korzyści majątkowe z tego. No bo w przypadku Nancy, i w przypadku yy, straty całej rodziny mężczyzna dostał dom. Dom, który w przypadku rozwodu musiałby być dzielony na, na dwa, poza tym pewnie musiałby też płacić alimenty, a tak to nie było ani alimentów, ani podziału nieruchomości. W przypadku Donny również dużą rolą był dom, którego też Robert nie musiał dzielić na pół, i to on był jedynym właścicielem, bo tak też głosiły zapiski w testamencie. Jeżeli chodzi o Sharon, to dostał 20 tysięcy z policji ubezpieczeniowej, co więcej nie musiał już płacić jej alimentów, więc za każdym razem zyskiwał on w taki lub inny sposób finansowo. Więc, tak jak mówię, wszystkie te komisariaty, które badały osobno te sprawy, no nie miały pojęcia o przeszłości Roberta i dopiero w 1994, roku połączono te wszystkie historie. Wtedy też po ponad 20 latach odkopano sprawę Nancy i dzieci Roberta i na podstawie nowych możliwości technologicznych uznano, że kobieta nie mogła sama zakończyć swojego życia, ponieważ ktokolwiek pociągnął za spust zrobił to z większej odległości niż jej ręce. A to oznaczało, że lata temu popełniono ogromny błąd zamykając sprawę i uznając Nancy winną zabicia Susan Davida i siebie. Oczywiście, skoro nie była to Nancy, to innym, jedynym właściwie potencjalnym podejrzanym był Robert, który no, zyskał finansowo po stracie swojej całej rodziny, ponieważ najwyraźniej takimi kategoriami mężczyzna się kierował. Jednak prawda jest taka, że te wszystkie dowody, które na niego śledczy mieli, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, mam tutaj na myśli ten proch na rękawiczkach, mam na myśli badanie wariografem, no to to wszystko nie było wystarczające, aby cokolwiek mu udowodnić. Tak samo zresztą było w przypadku Donny lub Sharon, ciężko jest udowodnić, że on zepchnął swoją żonę, bo tak naprawdę nie było żadnych świadków, nie było żadnych nagrań, nie było żadnych dowodów i prawda była taka, że jedyną możliwością na rozwiązanie tej sprawy i jedyną możliwością na aby sprawiedliwość wygrała, było jedynie przyznanie Roberta. To on musiał przyznać się do winy, ponieważ żadne dowody, żadni świadkowie nie byli w stanie tego mu udowodnić. Oczywiście takie przyznanie się do winy graniczyło z cudem, no bo w tamtym momencie Robert miał pieniądze, miał już czwartą żonę Judith, występował sobie hobbystycznie w lokalnym teatrze jako aktor, mieszkał w Colorado i miał się całkiem dobrze, więc kompletnie nie na rękę, by mu było przyznawanie się do jakiejś zbrodni sprzed lat. Więc tak sobie czas mijał. W 1999 roku minęło 5 lat, w trakcie których wznowiono śledztwo w sprawie Nancy, Sharon i Donny. Zresztą w całe to śledztwo dołączyło również FBI. Śledczy przez lata zbierali informacje o Robercie, o jego życiu. Okazało się, że był to człowiek egoistyczny, który marzył o tym, aby go uwielbiano, i marzył o tym, aby stać się sławny. Pewnie nigdy by się nie przyznał do winy, gdyby nie fakt, że w 1999 roku. Robert otrzymał straszną diagnozę. Nieuleczalny guz mózgu. Lekarze uznali, że został mu jedynie rok życia. I ta wiadomość, chociaż smutna, była dla mundurowych jedyną szansą na rozwiązanie sprawy. Bo jeżeli Robert teraz się nie przyzna, to nie przyzna się już nigdy i sprawy te nigdy nie zostaną rozwiązane. Więc, moi drodzy, zastosowano bardzo, bardzo interesujący zabieg, bo we wrześniu 2000 roku śledczy zaprosili mężczyznę na przesłuchanie. I miało to być wyjątkowe przesłuchanie. Przesłuchanie wręcz stworzone dla Roberta. Zrobili wszystko, by mężczyzna poczuł się bardzo ważnym przestępcą z wyrolem. Zatrudnili fałszywych pracowników, aby wyglądało to tak, jakby nad sprawą Roberta pracował sztab ludzi dzień i noc. Jego imię i nazwisko widniało na wielu tablicach. Były tam zdjęcia z jego dzieciństwa. I w ogóle tam wiele informacji, tak by mężczyzna czuł się w centrum uwagi, żeby czuł, że cały sztab ludzi, że tam setki tych funkcjonariuszy pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy, że on jest taki ważny, że on jest w centrum uwagi. Funkcjonariusze w trakcie przesłuchania złożyli mu wyrazy uznania za to, że uniknął sprawiedliwości przez tyle lat. Uznali, że nigdy nie mieli styczności z tak inteligentnym i przebiegłym sprawcą. Po prostu tam no wzdłuż i w, czy wszerz weszli mu w, wiadomo gdzie, jego ego to tam poszybowało w kosmos, dodali też, że mózg Roberta mógłby posłużyć nauce, sam Robert stałby się sławny i długo nie trzeba było czekać, bo mężczyzna z zadowolonym ego zaczął sam przez Znawać do wszystkiego. I właściwie to zaczął od Nancy. Opowiedział, że właściwie to Nancy była dobrą żoną. Była ugodowa, nie awanturowała się, zawsze ją potakiwała, i zawsze spełniała jego każde życzenie. Niestety tak się złożyło, że Robert znalazł sobie drugą kobietę, Sharon, ale nie chciał brać rozwodu, ponieważ wtedy musiałby się dzielić majątkiem, musiałby też płacić alimenty na dwójkę swoich dzieci, które nie miały do niego szacunku w czasie, kiedy ten znalazł sobie inną kobietę i właściwie to nie miał z nimi nigdy do dobrych relacji. Dlatego uznał, że najlepiej będzie pozbyć się całej swojej rodziny. A dodatkowo doszedł do wniosku, właściwie to, to nie był wniosek, tylko to był fakt, że ta druga kobieta, Sharon, to ona nie chce mieć dzieci. Więc z pewnością e, nawet gdyby pozbył się jedynie Nancy, a dzieci zostawił, no to e, Sharon by go nie chciała z dziećmi, więc no, dzieci też musiały odejść. Z tego względu, e, jak Robert powiedział, zawołał swoją żonę Nancy do piwnicy pod pretekstem tego, że pokaże jej prezent. Następnie kazał zamknąć jej oczy, aby była to jakaś niespodzianka, a później z nią, w nią wycelował i pociągnął za spust. Następnie to samo zrobił z dwójką swoich dzieci, po czym upozorował miejsce w taki sposób, aby wszystko wyglądało na winę Nancy. Później pojechał pokręcić się po mieście, by zafundować sobie alibi i właściwie to wszystko się udało i wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o Donnę i o Sharon, to mężczyzna nie przyznawał się do winy. Uznał, że to wszystko było jedynie wypadkiem i tak naprawdę to, to on nie jest za to odpowiedzialny. I prawdopodobnie nie przyznawał się do winy, ponieważ wiedział, że rodzina Donny mogłaby wytoczyć mu proces, a tego by nie chciał. Jednak na tę informacje, że mężczyzna nie przyznaje się do winy, to śledczy posmutnieli i powiedzieli, że no, no słuchaj chłopie, jeżeli ty masz na sumieniu tylko swoją jedną rodzinę, no to ty nie jest jesteś seryniakiem, to jednak ty nie będziesz taki sławny, nie będziesz taki lubiany. Nie, nie chcemy twojego mózgu do badań. No i na te słowa to oczywiście no, Robert zmienił się o 180 stopni i stwierdził, nie no dobra, dobra, ej, ja jestem dobrym seryniakiem i donne też mam na sumieniu. I wtedy z uśmiechem na twarzy opowiedział, jak zepchnął swoją trzecią żonę z kanionu. Natomiast jeżeli chodzi o Sharon, to tutaj sprawa jest całkiem zagadkowa, bo jego przyznania do winy nie znalazłam, więc we wszelkich możliwych źródłach jego jeżeli chodzi o liczbę ofiar, no to podawana jest Nancy, dwójka dzieci i do tego Donna. I oficjalnie właśnie za te zgony Robert odpowiadał, natomiast też w jednym z opracowań znalazłam liczbę 5, czyli że pięć osób on ma na sumieniu, tak jakby Sharon również w tę listę wchodziła, natomiast nigdzie nie znalazłam takiej konkretnej informacji, że również za zgon Sharon Robert odpowiadał. No cóż, moi drodzy, mężczyzna został skazany na dożywocie, zresztą Tutaj sprawa była bardzo prosta, on do wszystkiego się przyznał, bo przecież obiecano mu sławę i rozgłos. No, został skazany na dożywocie, jednak 5 sierpnia 2001 roku Robert odszedł z tego świata. Nie mam pojęcia, czy jego mózg posłużył mu nauce, natomiast tak właśnie wygląda początek i koniec historii Roberta Spanglera. Człowiek niezwykle egoistyczny, niezwykle zapatrzony w siebie, człowiek, którego wystarczało docenić, pochwalić, aby ten przyznał się do winy. Znaczy bardzo dobrze, że się przyznał do winy, jednak widzimy na czym najbardziej mu zależało. Jeżeli chodzi o kwestie śledztwa, to również myślę, że jest to bardzo interesująca taktyka, bardzo interesujący zabieg. Poznanie sprawcy od początku do końca, wejście w jego osobowość, poznanie jego sposobu działania jest to bardzo ważne i bardzo interesujące, jak takie szczegóły, jak rozpracowanie jego charakteru, jest w stanie rozwiązać całą sprawę. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej sprawie, zna jakieś dodatkowe szczegóły, o których ja tutaj nie wspomniałam, a wasze zdania są ważne, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Jestem też ciekawa tego, co wymyślicie o tej sprawie, jakie są wasze teorie, jakie są wasze odczucia po wysłuchaniu tego podcastu. Mam nadzieję, że w komentarzach powstanie nam jakaś miła i urocza dyskusja. A teraz zachęcam was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, Piszą w komentarzu Wielki Kanion, bo przecież ten kanion miał bardzo duże znaczenie w całej sprawie i w całym życiu Roberta. Zachęcam Was również do dołączenia do grup, których linki znajdują się w opisie. Raz jeszcze dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii, dziękuję, że jesteście. To właśnie dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niedługo.